Dzień dobry, coraz ładniejsza pogoda. Mam nadzieję, że tak pozostanie na dłużej. No i co, lecimy z tym dzionkiem. Studiowałem jeszcze, dopasjonowałem nikogo. O, to co robi Jacek? I inwestowałem wszystkie swoje oszczędności. Wkładam, bo na robotę idę. Bo błotę. Kupić tam. Mechanik. Wiercarkę kupił i na robotę. Budowlaniec. No. Będzie wiercił. Osiedlowa pralnia zrobiła robotę. Także garnitur wyprany. Można lecieć jutro na komunię. Także co? Bardzo fajnie, cieszę się. Szybko zrobione. Nieopodal mojego miejsca zamieszkania pralnia jest. Także spoko. No dobrze, warto było zapytać, czy czegoś się nauczyłem grać na tej gitarze. No na pewno trochę łatwiej mi idzie grać palcami tą wprawkę, którą na początku pokazywałem, czyli... A, no i tyle wyszło z tego. Dobra, ale lecimy dalej. Czyli to już jakieś akordy tam jeszcze nie umiem tych akordów dobrze zmieniać, ale powoli już jakoś je dosyć szybko łapię. No jeszcze brzęgole, ale jest czwarty dzień, mam nadzieję, że jakoś to będzie szła ta nauka na gitarze. A to na razie poświęcam bardzo dużo czasu na tą wprawkę, cały czas staram się, coraz łatwiej mi, coraz lżej mi przychodzi złapanie tych chwytów. Ten jest dosyć trudno jeszcze pozmieniać palce, tą koordynację w palcach. Ta koordynacja moja w palcach nie jest najlepsza. Coś śmiesznego. Przewrót w przód od razu. Tu skacze jeden na drugiego. Dobra. Tak, nagrywa. Ciach, ciach, ciach. Dobra, ninja si... Czołem, czołem. Właśnie wracamy z ninjasów. Wracam z ninjasów z osowej. Pewnie mnie teraz nie widać, bo jest w dość trudnym terenie. Dzięki. Dość dziwnym miejscu włożony telefon, bo w panku nie ma uchwytu, no ale tak się czasem zdarza. No co, dzisiejszy trening był dość wymagający od mnie. Wiadra cierpliwości, jeżeli można tak powiedzieć. Czasami takie treningi są. Czasami są takie treningi, o których chce się zapomnieć. O, pan wychodził zza samochodu, który nieprawidłowo zaparkowany. No trudno, takie życie. Dobrze, że go widziałem. Trening bardzo ciężki pod względem zachowania dyscypliny u ninjasów. Jeszcze takiego treningu już dawno nie miałem. Nieporównywalny do tego, co na innej grupie wczoraj miałem i co i czego uczymy naszych ninjasów w sumie. Tego, aby był szacunek w stosunku do trenera i generalnie do tego, co robimy. Nie wiem, czasami zastanawiam się, w czym jest problem. Dlatego to nagrywam, żeby sobie może to odtworzyć później, a może też pójdzie na vloga, na daily naszego, który codziennie Adam montuje i publikuje. No, słabo. Na pierwszej godzinie będę musiał zadzwonić do mamy jednego z ninjasów i zrobić coś, czego nienawidzę robić, czyli wyciągnąć po jeden z naszych metod, jedną z naszych metod dyscyplinowania
a mianowicie zawieszenie na jeden trening co najmniej, ponieważ doszło do czegoś, no, przekroczenia pewnej granicy, a z racji tego, że wiem, że chłopaki mają bardzo dużo energii i ogromne predyspozycje, chłopak w sumie jeden, no, rzucenie trenera w twarz garścią mleczy to nie jest nic, co należałoby puścić płazem, tak bym to powiedział brzydko, kolokwialnie. Smutna sprawa, no nie wiem, zobaczymy, jak ten temat się rozwinie. Wolałbym, żeby się zakończyło na tym, bo następna nasza metoda i coś, czego jeszcze nie zrobiliśmy, to jest usunięcie z grupy i tego w ogóle nie chciałbym tego rozpatrywać. Mam nadzieję, że zawieszenie w jednym treningu z praw członka drużyny będzie wystarczające, żeby ninja sobie uświadomił, że nie zrobił za dobrze. No nie wiem, po takim treningu zadaję sobie pytanie, czy to ja coś źle robię, czy tyle lat doświadczenia, czy jakie są inne ku temu powody, że tak się dzieciaki zachowują. Nie wiem, czy muszę sobie to na chłodno rozklepać, rozpamiętać i przełknąć ślinę i jutro na zajęciach od zera wystartować. Ku zaskoczeniu na drugiej godzinie też bardzo wymagający trening pod względem zarządzania grupą dzieci ninjasowych. No ale taka jest właśnie robota trenera, o której mało kto mówi, znaczy podejrzewam, że trenerzy wiedzą doskonale, bo ze mną też jak byłem młody nie było za spokojnie, ale no od podszewki teraz to z drugiej strony widzę. Smutne, wydaje mi się, że troszeczkę ninjasy nie kumają tego, że to nie jest lekcja WF-u, tylko my tu mamy pewne cele, którymi się kierujemy. Nie wiem, może musimy z Adamem zrobić jakąś integrację, żeby zrobić jakieś uroczyste wręczenie dołączenia, wręczenie członkostwa, jakiś dyplom czy coś. Nie, będę musiał, będzie trzeba pomyśleć. Słabo. No jest w moim zresztą mowie słychać duże rozbicie. Nie wiem. Słabo. No dobra, to tyle. Chciałem się z wami podzielić tą jakże wymagającą, trudną pracą bycia trenerem, o której nie mówimy w wesołych vlogach, no ale taka jest prawda. Są treningi, o których chciałoby się zapomnieć. Dobrze. Może warto powiedzieć troszeczkę na temat organizacji naszego obozu. Może na komputerze też pokażę przez chwilkę, jak ten obóz wygląda, a chciałbym powiedzieć głównie o ubezpieczeniu, które jest potrzebne, żeby w ogóle taki obóz móc legalnie organizować. Może troszeczkę o procesie samym powiem, co zrobić, żeby taki obóz w Polsce legalnie zorganizować. Po wejściu na naszą stronę można wejść do zakładki Obóz Ninja i tutaj sobie zarezerwować miejsce lub napisać do nas, żeby dostać więcej informacji. Oczywiście pozostało ostatnie miejsce, więc warto się zarejestrować, a termin jest do 15 czerwca, żeby się rejestrować. Tutaj mamy opisane bardzo fajnie taki spis treści, żeby nie marnować swojego czasu na poszukiwanie informacji, no i oczywiście odnośniki do tego, żeby zapisać się na konkretny turnus lub polecić. Jest cały opis, jest ceny, terminy opisane, ośrodek, w którym będzie się odbywało, bonusy związane z rejestracją, dotyczące opisy naszych zasad, które będą panować
na samym obozie, ale tak jeszcze tutaj szczątkowo, bo tych zasad będziemy troszeczkę więcej wyszczególniać, jak już będziemy mieli dopiętą rejestrację. Później jest o trenerach, troszeczkę co nas łączy. Dalej są opisy turnusu pierwszego, czyli misje Battlefield, Mission Impossible, Baywatch. Potem jest Earth of Survival i kończy się to Forest Campem. No i oczywiście opisy możecie sobie przeczytać sami na naszej stronie. Potem jest turnus drugi, czyli operacja Overlord, Arnold vs. Predator, Island of Secrets, Green Hall and Minecraft Village. Są to misje poopisywane również szczegółowo. No i tutaj jest dalsza część oferty, jak się przygotować, opisy trenera Jacka, trenera Adama, trenerki Marcysi, czyli kadry. No i oczywiście tutaj zapisz się na turnus, można zrealizować bon, zaliczkę. Jeśli chcesz więcej się dowiedzieć, to oczywiście tutaj mamy opisane po kliknięciu tutaj opinie klientów. No ale możesz też zadać więcej pytań, żeby to zrobić. No i to jest jedna z rzeczy, która została oczywiście do Sportplay, już nie pamiętam za ile sprzedana, ale chyba coś około stworzenie takiej strony sprzedawaliśmy to za 1200 zł, 1500, coś w tych granicach 1000 zł do Sportplay żeśmy to sprzedawali. Kolejna rzecz, która jest bardzo ważna w organizacji turystyki, to trzeba się zarejestrować w rejestrze krajowym organizatorów turystyki i tutaj jest potrzebna pewna gwarancja dla klientów, że w razie niewypłacalności, niedowiezienia klientów z powrotem z tego obozu w ramach upadłości, przeróżnych rzeczy, jakoś musimy ich zabezpieczyć finansowo, żeby te dzieciaki z tego miejsca, gdzie żeśmy je wywieźli, ściągnąć z powrotem. I taka gwarancja turystyczna jest potrzebna do wykupienia i się płaci składkę raz na rok. Została ona wyceniona przez jedną z firm, nie będę polecał. Natomiast została ona wyceniona na 1400 zł brutto, więc to już jest cały koszt, plus oczywiście zabezpieczenie wekslem. W takiej sytuacji firma ubezpieczeniowa będzie z nas ściągać pieniądze. W momencie, kiedy na przykład bylibyśmy niewypłacalni. I to jest, wiecie, trochę stresujące dla organizatora, ale super dla klienta, ponieważ klient jest mega mocno zabezpieczony i nie ma takiej opcji, że my byśmy tam, wiesz, pobrali pieniądze, bo pieniądze nie są małe. Za turnus pierwszy na przykład, czy za turnus drugi, jak sobie klikniemy, to zobaczymy, że on kosztuje 1690 zł w promocji. Za kilka dni ta cena o 100 zł podskoczy w górę, czyli na ostatnim terminie jest trochę wyżej, więc to nie jest mała kwota, więc fajnie by było się w jakiś sposób zabezpieczyć, że w razie jakbyśmy chcieli się zawinąć, to jednak ubezpieczyciel tak łatwo nam tego nie pozwoli zrobić. No i to jest to. Następną opcją, którą musimy wykupić, to są ubezpieczenia NNW. Aha, jeszcze podczas samej rejestracji, bo samo ubezpieczenie nie wystarcza, trzeba to potwierdzić notarialnie, czyli będzie wizyta u notariusza. Też podejrzewam, że jakieś 300 zł. Dodatkowo będzie potem jeszcze rejestracja w tym rejestrze krajowym, to będzie około też 350 zł. Więc łącznie rejestracja takiego obozu będzie kosztowała około 2000 zł. Wrócił Jacek. Czy właśnie opowiadam Jacku o tym, że rejestracja naszego obozu będzie kosztowała łącznie z tym ubezpieczeniem około 2000 zł. No bo tam te wszystkie koszty, jak się podsumuje, to tyle będzie kosztowało. I się zastanawiam, czy może o czymś nie powiedziałem, bo powiedziałem o ubezpieczeniu. I prócz tego jeszcze, prócz rejestracji, coś jeszcze jest ważnego? W kosztach chyba nie, co? Żeby rejestracja do tego, 380 zł. No to tam już jest, te 2000 zł. I to by było chyba wszystko, co? Z takich rzeczy nie ma tam więcej kosztów związanych z samą rejestracją? No? Bo nie. Chyba nie ma. No dokładnie, ewentualnie jakieś tam grosze, ja liczyłem już naprawdę przy 40 klientach ubezpieczenie NNW powinno kosztować maksymalnie, jak już na 14 dni byśmy chcieli ich ubezpieczyć, a nie na 7, to by kosztowało około 300 zł.
ale powinniśmy się zamknąć w 200 zł, jeśli chodzi o ubezpieczenie. Czyli no, maksymalnie, żeby zacząć organizować, wejść w ten rynek, to próg wejścia jest na poziomie około 2,5 tysiąca złotych. No, doliczając taką stronę, my ją zrobiliśmy sami, sprzedaliśmy do spółki po cenach rynkowych około 1000 zł, więc no, próg wejścia tutaj wskakuje na jakieś 3500 zł w ten rynek. Czyli de facto, jeśli spojrzymy sobie na rejestrację, no to to opłaca od 2 do 3 klientów, opłaca właśnie wszystkie czynności formalne dotyczące zarejestrowania spółki do możliwości organizacji takiego obozu. I no i to wszystko. Prócz, no i teraz wchodzi cała zabawa, czyli marketing. No, nie jest to takie łatwe, szczególnie na początku, bo nam wcale to tak łatwo nie przychodzi. Dużo stresu generuje ten nowy produkt, ale mamy nadzieję, że dopniemy wszystko tak jak należy i jakoś tam to wyjdzie. Na razie na marketing wydaliśmy praktycznie 0 zł, można powiedzieć. I teraz zaczynamy troszeczkę bardziej pompować ten marketing. Gdzieś tam pewnie 500-1000 zł dodatkowo wydamy. A jak to wyjdzie, to na razie nie chcemy zdradzać szczegółów. Dopiero jak dopniemy albo nie dopniemy obozu, bo różnie może być, różne sytuacje mogą się wydarzyć. No to w takiej sytuacji powiemy Wam wnioski już po wszystkim. No, także jeśli chcielibyście dołączyć do organizatorów turystyki, to musicie mieć około 3,5 tysiąca złotych, które trzeba zainwestować, a dobrze było mieć 4 albo 5 tysięcy złotych, żeby zainwestować i wejść w ten rynek. Tak to wygląda od strony drugiej. No i oczywiście my nie wiedzieliśmy o tych kosztach, dowiedzieliśmy się o nich w trakcie, dlatego może komuś się przyda to wideo, żeby już mógł się przygotować wcześniej. No dobrze, czas skończyć tego vloga. Pamiętajcie, dawajcie łapki w górę i subskrypcje i komentujcie. Nawet byle jaki komentarz dawajcie, bo to pomaga nam z tym algorytmem YouTube'owym, żeby więcej osób po prostu zobaczyło to. No, także tak po prostu na dzień dobry, pyk, 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 poklikaj i będzie super i będę Ci bardzo wdzięczny. Jacek na pewno też. No to co, miłego dzionka i do usłyszenia jutro. Hej!